Piraci w 43 odcinku z Assassin's Creed 4 Black Flag. Dobra, jest taka jedna bardzo ważna sprawa. Zanim zaczniemy płynąć z tym statkiem, to do cholery jasnej, co to ma znaczyć, hejterzy? Co wy robicie z moim filmem Deadpool? Co ja tam zrobiłem takiego złego? Co spowodowało to, że zaczęliście tak mnie nagle hejtować? Sam sobie zadałem od wczoraj to pytanie i dzisiaj pewnie na myśl mi przyszła to, że macie coś z głową. Dlatego pozdrawiam hejterów, a my przechodzimy już do Asasynucha. Dobrze. No i co by tu dzisiaj zrobić takiego ciekawego, tak żeby po prostu z korzyścią to było dla nas? Chwileczkę, chwileczkę, zanim tu wrócimy, znaczy zanim w ogóle stąd wypłyniemy, to jeszcze chciałbym coś zrobić, bo trochę kasy jeszcze mam, a chciałbym coś kupić, jakieś ulepszenie do kawki chociażby nawet. Ciszej, ciszej tam, panie kupcu. O, siła strzału, ciężkie kule, o, wolę ciężkie kule. Dobra. O, już nie możemy póki co nic ulepszać. A już niektóre ulepszenia wymagają schematów, które mnie, no niestety, będą musiały poczekać, bo jeszcze będę musiał, wiecie, znaleźć te schematy, a te schematy są dobrze ukryte. Ammo sobie kupimy. Dobra. A jakieś sprzedaże ładunków? Nie. Dobra. No, zaawansowane ciężkie kule, o to chodziło. No dobrze, że to wróciło w ogóle do mnie. Nie musiałem przynajmniej do wody wpadać. Wow, spokojnie, spokojnie. Ale aż taki podjar? Dobra, to dzisiaj co by tu sobie takiego zrobić? Tak patrzę na mapę. Nassau sobie zostawiam na później. Tutaj mamy wybrzeże Saltki. A to się może tu teleportujemy? Nie, nie da się tu teleportować, bo jeszcze nie odświeżyliśmy tego punktu. No to trzeba by było się tepnąć tutaj, do Punta Guarico. To się też tepniemy, bo nie chce mi się tam płynąć i tyle po prostu marnować czasu. Dobra, płyniemy bez gadania. Nawet mi się nie chce na mapie zaznaczyć, bo ja to widzę jak byk na tej mapie. O, jest Tortuga. O, stele Majów tam są. No, dobrze. To się nawet przyda. A, fregata. Może tak zaatakujemy, co? Przetestujemy te zaawansowane kule. Wow, mocne. Kurde, dają mocno w kość te kule. Dobra, fregata już poszła. Teraz jeszcze tylko zniszczyć, co? Szkuner o poziomie 11. A, co mi takie gówno zrobi? Pff. Dobra. No jeszcze, kurde, jakie wytrzymałe bydle. Jep. Trafi? Trafiło. O kurde. Aj, żeś wszedł w tą beczkę. Chwileczkę. Najpierw tu się trzeba wami zająć. Dobra. No i jedziemy z tym szkunerem. Tutaj go szybko wykończę. A no tak. Jep. W beczkę traf. O, Udało się nawet. No pięknie, pięknie. Jak zwykle się udało. Dla Kenwaya to nie było żadnym trudem. Angole pieprzone, to ja rozumiem. Zmniejsz poziom rozgłosu, bo mi się to nie podoba, że mam taki wysoki. A nie chcę sobie napytać biedy i żeby mnie te durne łowcy goniły. O, jak szybko zająłem się tym, ledwie co zrobiłem. No i kolejny statek do przejęcia, super. Tak jak powiedziałem, ledwie co zrobiłem. Właściwie nic nawet. Ale ma to siłę rażenia. Kurde, no jeszcze to spudłuje. A, spudłowałem, dobrze. Ta, pewnie, on sobie tam podszedł, strzelił ładnie. Oj, poszedł, ta. Dobra robota, w sumie mogłeś to jeszcze bardziej uwiecznić, to zwycięstwo, ale tak też może być. Teraz naprawię kawkę. Dobra, dobrze, doskonale. No i fregata nam została. Jeszcze jeden statek, doprawdy. Gdzie jest ta fregata? Gdzie jest ta fregata? O, mamy konwój morski. To szczerze wolałbym się jeszcze zająć tym konwojem morskim. Stawiaj sobie te beczki, kurde, idioto. Dobra, zajmiemy się tym ostatnim w lepszy sposób. Jeb. Dobra. Tak będzie lepiej po prostu. I to mamy jeszcze konwój morski, którym chciałbym też jakoś zniszczyć, zarobić trochę na nim. Gdzie ten konwój? Fregata 29. 3 kafle. O. Tyle bym chciał zdobyć, szczerze mówiąc. Ale widzę, że tutaj jest wojenka pomiędzy Angolami a Hiszpanami. Dobra, to jest ten konwój. Zniszczymy go bez najmniejszych problemów. No, podpłyń tu. No nie, nie wierzę aż. Chwileczkę. Zaraz go tu przyblokujemy. Nie ma sprawy. Chciałbym go jakoś w ciekawszy sposób pokonać. Jeżeli wiecie, co mam na myśli, zaraz się dowiecie, o co mi chodzi. Tylko chcę, żeby mi to wyszło. A jak mi nie wyjdzie, to go po prostu zniszczę. No. No i patrzcie, no i to coś mi ucieka. Za każdym razem. O, dobra. Chcą ataku? Gówno macie. Dobra. Tak chcecie walczyć. Wasza strata. Nic nie zrobicie. O, poszło, widzicie? O, ty też kozaczysz. Dobra. Dobra. Tak chcecie pogrywać? Zaraz zostaniecie. Ja nawet nie będę strzelał z podgierzy, tylko od razu na górę. Dobra. Pięknie tu zdejmiemy. Tu jeszcze mamy snajperów. Dobra. Tam jeszcze jeden snajper. O! Takie podwójne teraz zabójstwo. Jeb! Pięknie. To było całkiem epickie. Ta, dobrze. Jep. Ładnie to tak. Jep. Nie ma. Jep. Chciał mi wstać, kozaczek. Dobra, dobrze, że się to nie zapaliło. No kurde, przerwacie mi atak. Dobra. Szybciutko z wami tu zakończymy. Jeszcze zapal to. Dobra. Uciekać. Oh yeah. Ostatni tak fajnie zakończony killem, spchnięciem, no i kaweczka odniosła kolejne zwycięstwo. 3 kafle, tak, 3 kafle, naprawiamy kawkę do końca, bo jest w stanie, no, prawie zniszczonym. Dobra, idzie to. O, dobrze, bardzo dobrze. A tam co? Aha, bryk poziom 17. O, jakieś kolejne ulepszenia dostępne są. Też się cieszę. No nie! Jeszcze łowca nas będzie gonić. Noż, kurde, nie mogę. Aha, bryk poziom 17. No zarąbiście. Chwileczkę. A, uciekamy. W dupie mam tego łowcy. Myślałem, że to już mnie atakują. No, fregata. Tak, niech go atakują. Ja rozstawię beczki, żeby utrudnić dostęp do kawki. Łowcę zgubię już w mgnieniu oka. Chwileczkę, ja to sobie zbiorę jeszcze. Łowca i tak pewnie nas będzie gonił. To jest pewne. No i czemu się ta kawka oddala? Jakie to jest gówno. Naprawdę. Niepotrzebnie. Dobra, tu znajdziemy skrzynę. Jest. Nasza skrzyneczka. Jep. No wspinaj się tam, co ty robisz, Edward? Jakieś dziwactwa tutaj nam robisz. Jasne. Dobra, z powrotem tam dobiegaj, bo wiesz, czas ucieka. A jeszcze bym coś zrobił ciekawego na ten odcinek. Dobra, fajnie skoczył. A to, że o czymś świadczy. Dobra, jep. No i dobra. Myślę, że łowca i tak nas będzie gonił. No to bez znaczenia, czy jesteśmy rozpoznawalni. I gdziekolwiek byśmy nie byli, to i tak będzie nas gonił. Dobra, gdzie jest ta tortuga? A już widzimy. Dziwne miejsce, powiem wam szczerze. A zaraz zobaczymy ją w pełnej krasie. A ten statek? Fregata. Aha, jeszcze otoczone czerwonym polem. Zarąbiście. Wow! Ściny, panie. Dobra, zatrzymaj się tu. Noż fajnie. No kurde ekstra. Zniszczę cię tu szybko. No i patrz, jak szybko runęło. Czekaj, jeszcze tu coś jest. Ło w pytę. Dobra. Przynajmniej poszło. Jep. Dobra. A przeszkodzili mi po prostu. A ja sobie nie życzę, jak ktoś mi tutaj przeszkadza. Dobra. Tak wygląda Tortuga. Chyba jeszcze tu nawet nie byłem. A to nawet dobrze. Dobra. No i teraz coś my tu musimy zrobić konkretnego. I nie możemy się dać wykryć. To jest podstawa chyba. Dobra. Cichutko. Jep. Dobra, ocalimy teraz tych. Dobra, oczywiście ktoś mi musiał przeszkodzić jak zwykle. I co my tu mamy? O, skrzyneczka. Pierwsze co widzę na Tortudze. Tu się kryje w takim budyneczku, mini budyneczku. I teraz trzeba będzie ocalić piratów. Wow, 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 wow. Kurde, zaraz mnie zauważył. Cholerę. No i patrzcie. Nie da się. W ten czy inny sposób, bo i tak mnie zauważymy. Typy zastrańce. Chwileczkę, coś się skombinuje na nich. Najlepiej dmuchawę usypiającą. Jep, dobra. Poszło. Na nich. Dobra. Pięknie. O, ty masz klucz, jak miło. Dobra. Cichutko, śpij sobie. Śpij swoje słodko. Dobra. Naboje, dzięki. Jep, dobra. I teraz już mamy jak okraść magazyn. O, jak dostał. Jeszcze tamtego trzeba, wiecie. Zaraz mi się rozbudzi ten ciul. O kurde, jeszcze chwilę. Lada moment i się obudzi. O, jak mi przykro, żeś został tak brutalnie skopany. No i tu mamy skrzyneczkę przy okazji. Tego sobie zabijemy. Nie! Oczywiście musimy. O tak, dobra. Heh. Masz tu coś do przeszukania? Nie. Dobra, gówno. W sumie. Ten dzwon sobie uszkodzimy. Dobra. Poszło. Ej, no coś zrobił. Jep! Poszło. Ty, co helpy? Cichutko. Temu damy headshota. O. Się uciszyli. Jeszcze mamy do odświeżenia punkt widokowy. Sobie go zrobimy. Zanim w ogóle skończymy odcinek, to jeszcze tutaj wyczyścimy całą Tortugę. I coś pewnie jeszcze zrobimy, typu zlecenie zabójstw, jeżeli w ogóle będzie taka tutaj możliwość. Oczywiście w tej lokacji. No, wspinaj się dalej, co ty robisz? Edward, kurde, pogrzało już cię. Ciemno jest, wiem. Dobra, synchronizacja. Przyjemne miejsce Tortuga. Takie spokojne. Mini miasteczko. Dobra. Jep. Zabrabujemy ten magazyn. No nie ma co się tutaj obawiać. Tu kolejna skrzynia. Szkoda, że ich tak pomaltretowałem. Mogłem to równie dobrze po cichu zrobić. Ale tak też starczy. O. Aha, dobra, dobra. No to najpierw wyczyścimy ten magazyn. Jak już tak trzeba, to niech będzie. Tylko spokojnie. Dobra. Spokojnie, spokojnie. Spokojnie jak na wojnie. Dobra. Poszło. Dobra, szybko, szybciutko, szybciutko. Jest! No nie mogę działać ani innym... O, fuck. To, żem teraz się dał wykryć. No. Ty! Ciszej tam. Kurde. Nie ma. A! Znowu dostałem. Nie, oni się proszą po prostu. Dajcie mi ich zastrzelić. Dobra. O! Jest. Pięknie. Teraz ich tylko zastrzelić. No i dobra, bez problemu. O, trafi we mnie. Ale ja go już i tak wykończę. Jest, headshot. Teraz tylko tutaj jeszcze sabotować. Dobra. O, do przeszukania tu mamy. Ej, no nie ciało. Kurde. Dobra. Teraz możesz przeszukiwać. Dobra. Przeładowane. Jep, dobra. Teraz możesz przeszukiwać ciała. Może coś znajdziesz. No dobra. Starczy, myślę. O, chyba jeszcze inne było ciało, tak, jest jedno. O, spoko. Teraz możemy chyba splądrować magazyn. O i idealnie. Tak. O, i premia jeszcze 1000 reali za to, że nikt nie uderzył w dzwon. Dobre. No mimo tego, żeśmy zostali wykryci. A jakbyśmy nie zostali, to byśmy pewnie dostali jeszcze większą premię. Ale to i tak jest dobrze w sumie dla nas. Coś jeszcze mamy do przeszukania? Takiego mniej lub bardziej ważnego. Tak sobie teraz będę na mapkę wchodzić. Możemy sobie zaznaczać jakieś dane cele. Dobra. Spokojnie. Wykończeni. Wycieńczeni. No i ciekawe, co oni mają tutaj takiego ciekawego. LOL! Co to było? Dobra, nie chcę mi się już przeszukiwać. Tam do sianka. O, dobrze. Teraz tylko jeszcze zrobić to, co zawsze lubię. Jep! Tak jest. No, dobra. I to by było na tyle. Tam jeszcze jest jakaś, kurde, armia kozaków. Punkt. Tutaj jeszcze fragment, przepraszam. Żaden punkt, tylko fragment. Niech sobie tu siedzi ta armia popaprańców. Zrobić to? A zrobimy! Pewnie! Tak, pewnie. Dla Edwarda to żadna nowość w sumie. Tylko teraz jak to zrobić, tak? Żeby po prostu się nam to udało. No ciężko, ciężko to będzie się dostać. Zatem trzeba będzie na jakieś pierwsze lepsze drzewo się wspiąć. A jakie to są zwierzęta? Wyjce, nie? Tak, wyjce. O kurde, jak tu wysoko. Aż strach po prostu patrzeć. Jep. No jak się tam dostać? No powiedzcie mi. Tak trochę, wiecie, dziwnie z tym się potem można czuć, ale chyba już jest sposób, dobra. Jest. No i dobra. Mamy kolejny fragment za sobą. Dobra. Robimy susa od takiego. Co jeszcze? O, mamy mapę, stelę Majów i ostatnią skrzynię. I jeszcze liścik, no to mamy co zbierać w sumie. Nie, jeszcze nie wracam do kawki. Najpierw wszystko trzeba zebrać. No i w sumie moglibyśmy już zakończyć odcinek. Tak szczerze mówiąc, to już badaj zrobiliśmy. Przeszukaliśmy magazyn. Zwerbowaliśmy piratów, uwalniając ich oczywiście. O, dobra, dobra, tu mamy, żeś się zagalopował, Edward. Ja te mapy skarbu będę potem wykorzystywać, ale to ja już przejdę całą grę w sumie. Magazyn elitarny moździerzy. Oj, powiem, że nagroda kusi. A jakie tu jeszcze mamy inne? Koło sterowe, akuili, elitarny harpun, szary, żagle. No skarbów mamy od cholery. Dobra. Ale tymi skarbami się będziemy zajmować później. O wiele, wiele później. Jak już tylko skończę grę. To wiecie, żebym ja to sobie mógł zostawić na deser. Bo jak teraz będę szukał... Chociaż nie. Przeszukałbym tylko te skarby, z którymi jest związany schemat tego, kawki. To jeszcze rozumiem. Szczerze mówiąc, bo to by mi się właśnie przydało. Dobra, widzę, że tutaj ładnie pociska Edward korkami. Dobra. Idealnie. No i skrzynka. W sumie miałem iść do skrzynki, ale poszedłem do listu, tak nie wiem. Z przypadku? No nie wiem, nie sądzę raczej. Coś musiałem zrobić takiego, że poszedłem tam, gdzie nie było zaznaczone, a zaznaczyłem sobie inny cel. Ale w sumie nieważne, bo i tak przecież bez znaczenia i tak już zbiorę całą tortugę ze skarbów. No i pewnie będę miał już teraz 10 kafli. Tak? 10 kafli? A, jeszcze stelę Majów, no to hola hola. Jeszcze stela Majów i możemy stąd uciekać. Tutaj mamy tą stelę. Dobra. 70 parę metrów i już jesteśmy na miejscu. I teraz takiego susa zarobimy, pewnie. Jest, mamy tą stelę Majów. No i na co zakładasz znowu ten kaptur? Kurde, ja go czasami nie ogarniam. Dobra, jeb. No i co tu trzeba zrobić takiego? Aha, pewnie tak, nie? O, Udało się. A, bo ta linia wskazywała dokładnie kamień Majów. Dobra. To bez problemu. I odkopujemy teraz to. No, pięknie. Co my tu mamy? Kamień Majów, tradycyjnie. Dobra, udało się. Tortugę mamy w całości. A my, szczerze mówiąc, możemy już zakończyć odcinek, bo nie chcę przedłużać, a i tak trochę to już trwało. A więc dzięki wielkie za obejrzenie 43 odcinka z Assassin's Creed 4 Black Flag. Jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się tutaj z wami żegnam. Trzymajcie się, piraci! Arr!